No, dobry wieczór. O, właśnie, teraz chciałem właśnie to nawet powiedzieć. Było tak. Był przed sprzątaniem, był dzielnicowy, rozmawiał ze mną, pokazywałem właśnie, że terapię przychodzę alkoholową i po prostu zadzwonił. Ja wyszedłem na podwórko i dzielnicowy powiedział: panie Suchodolski, pomóż dla Krzyśka posprzątać te jabłka i co w tym, na ulicy. Ja powiedziałem, że dobrze. I po prostu dzielnicowy pojechał, ja wziąłem, nałożyłem buty i po prostu Krzysiek poszedł na ulicę, zamiatał liście, a ja tu na podwórku tyle jabłek byłem, pokazał mi po prostu te, wyniósł grabki, ja zgrabiłem te jabłka i była szufelka i pojemnik jest biały, taki duży, wanienka i powrzucałem i poszedłem do Krzyśka, mówię: Krzysiek, chodź, trzeba wyrzucić te jabłka do kosza. I Krzysiek przyszedł i powiedział, że dobra, daj, ja to sam zaniosę. I wyrzucił i z powrotem po prostu ten tą wanienkę białą postawił i pograbiłem i powrzucałem. Już była druga wanienka, ale koło Lublina jeszcze trochę zostało jabłka w te i koło drabiny tutaj i po prostu drugą wanienkę on po prostu wrzucił do śmieci, do tego pojemnika i po prostu poszedłem, popatrzyłem i ten, on zamiatał pierwsze liście, a później już tutaj było sprzątnięte, tylko jeszcze było tutaj, jak się wchodzi, trochę jabłek, o, i koło Lublina jeszcze. Z tyłu właśnie, co jest paka, były jeszcze właśnie jabłka, a on w tym samym czasie, to właśnie ta wanienka była, to te śliwki były koło, na rogu, na rogu wrzucał i po prostu otwierał ten śmietnik i wrzucał do tego śmietnika i to bardzo śmierdziało i muchy latały, jak nie wiem co. No powiedz sam, czy to nie było taka prawda. Szanowny, to nie było taka prawda? Szanowny Państwo, kochani moi, dobra, cicho Wojtek, bo aż uśmiał się niemiecki, jak ty mówiłeś, rozkręciłeś się gadaniem. A jak to polski, a nie niemiecki? Niech będzie polski, niech będzie francuski, prawda? O. A ja sobie, a ja poczęstuję ciebie, powiem, że ja ci żałuję. Dziękuję bardzo. I szanowne państwo, kochani moi. To powiedz, a nie, bo to twarde jest. No powiedz szanowne prawdę. Szanowne państwo, dostałem jedno ciastko od majora. A jabłka? To jabłek ode mnie nie dostałeś do śmietnika, nie wrzucałeś. Szanowne państwo, kochani. Dobra, major, teraz ja mówię, a nie ty. Dobra już. Po pierwsze, dzień dobry. Chciałem wyjaśnić tę sprawę. Kto pracował, kto nie i tak dalej. Pracowaliśmy obydwa. A ty powiedział, że nagrał, że to ty tylko major robisz. I ja. Wspólnie pracowaliśmy. Ja zamiatałem ulicę i chodnik. Liście. No i śliwku trochę było. No i śliwki byli. A koło śmietnika też były. Tylko nie bożokiem śliwka, pamiętaj. To mów normalnie, ale zachowujesz się jak małe dziecko. Bo już śliwkę miałem pod okiem jedną. Już mi starczy. I szanowne państwo, kochani. To co śliwki pospadły już, spadły już z nieba. Chyba z drzewa. No z nieba. No nie, mów dalej, no. I szanowne państwo, kochani moi. To co major powiedział, ja powiedziałem, że dwóch sprzątaliśmy, liście ja na ulicy zamiotłem,
i śliwki do kupy i major pozbierał jabłka tutaj koło schodów, do wanienki nawalił i ja i przyszedł do mnie i mówi tak: Krzysiek, chodź, pomożesz wanienkę zanieść. A ja podeszłem, sam wziąłem wanienkę, zaniosłem do Chłoboka i wyrzuciłem. Później wziąłem wanienkę i zbierałem liście na ulicy. Pozbierałem liście, później wrzucałem koło szewka dekoracyjnego, pod szewką było śmieci dużo. A to właśnie nie śmiecie, to tylko stare śliwki to pospadały. I tam i pestki byli, wszystko razem. A to właśnie śliwki, po prostu one były zgnite i po prostu pestki tylko zostały. Zgadza się. I szanowny państwo, kochani, porzucałem do śmietnika, tak jak major powiedział, że tam był, no śmierdziało, bo to dawno leżało, to śliwki owoc zgnił, a pozostali tylko pestki. Muchy, pszoły latały naokoło, już tam, koło chaty waliło, latały, bzykali się tam. To pszczoła zawsze bzyka. Tam może niedługo będzie ul. Ul to będzie gdzie indziej stać. O, u ciebie na twojej posesji można ulej zahodować. Tam można. A co ty, o czym ty się mojej posesji? To nie moja posesja, to jest rodzinna, a nie moja. Już moja, zobaczył? Już moja. Niedługo się sprzeda, to po prostu mój kuzyn po prostu z rodziny, który po prostu sądownie po prostu mnie odnalazł i po prostu to ode mnie chce po prostu odkupić. Wiem. Wszystko wiem. Gówno wiesz. Nie przyklinam. Chciałem co innego powiedzieć. A gówno to można powiedzieć, bo można i do kibla nasrać. I szanowne państwo, kochani moi... Może też być gówno. Tak mi mają powiedzieć, czy nie? Dobra, mów no. Ja szybciej gadam. Ja lepiej gadam, szybciej gadam. A nie... Gadam, bo ty taką masz buzię i o... I po prostu nie dasz rady gadać. Bo ja muszę przeżuć. O, to gumę weź Donalda. Ja nie Donald. I szanowny państwo, kochani, jeszcze wrócę. I nasypał pełną wanienkę, tak jak powiedziałem. Ja zaniosłem do Chłoboka, wyrzuciłem. Dwa razy nosiłeś. Dwa razy zgarniałem, a ty dalej po prostu te liście, a po prostu później jak te, to drugi raz wziąłeś i postawiłeś i liście, a później po prostu te śliwki, te pestki, po prostu wszystko powrzucałeś i był ten śmietnik był otwarty, tam muchy, nie wiadomo co to latało i po prostu to się załadowało się. Był cały po prostu śmietnik pełny. To nie mówi się śmietnik, tylko Chłobok mówi. Jaki Chłobok? Śmietnik! Gdzie ty jesteś? Ty chyba u ciebie tam na wiosce tak gadali, a u mnie tam Białystok to jest. To właśnie po Białymstocku trzeba gadać Chłobok, a nie... Jaki Chłobok? Śmietnik! Chłobok? A tam gdzie daszki duże śmietniki stoją, a co to jest Chłobok? Jak to śmietnik jest? To też duży śmietnik. To jest pojemnik... Pisze się prawidłowo, nie ci pan Wojtek, prawidłowo się pisze się teraz, bo ci pokażę papier, że nie pisze się pojemnik na śmieci, tylko pojemnik Chłobok na śmiecie. O tak pisze się, Chłobok na śmiecie, o, prawidłowo to się nazywa. Ci powiedziałem prawidłowo teraz. Bo nie, tam. Spytaj się u tych... A dobra, jaki Chłobok. No. I powiem tak. Szanowni państwo, kochani moi, to co major powiedział, to jest prawdę, wyjaśniamy dzisiaj dwóch i... Bo ty zawsze, ty ulepszasz swoje życie i po prostu niszczysz kogoś. Lubisz kogoś po prostu niszczyć, żeby nikim, ktoś nikim był. Tak, ja lubię kogoś niszczyć. Ja każdego niszczę. Dzwonek skradli przeze mnie.
Wszystko robią. Pobili przeze mnie, bo ja ich wyzywałem. A po co ich ty wpuścił tutaj do domu, powiedz? Nie było mi co jakiego? I w dwóch wpuściłeś. I później... Ja do bramki też dopuściłem ich, żeby zabrali. Ja siedziałem tu, rano z tobą. Nagrywałeś live'a. Jeszcze... Ja nagrywałem, a nie ty. Bo mój kanał jest. To ty nagrywałeś, no. Live'a. Ja będę nagrywał. Bo ludzie chcą mnie oglądać. Jeszcze komputerowiec niemiecki. Okno było otwarte, mój krzyczał. Ja spojrzałem, z początku nie było nikogo. Później odprowadzałem niemieckiego do bramy. Patrzę, dzwon, przycisku nie ma. Mówię, zobacz, skradziony przycisk. On mówi, no. Te co byli. A nasza policja ukochana. I co jeszcze powiem? Chcę dodać, że jak dzwoniłem na policję na 112, to ta policja, co przyjmuje zgłoszenia, na 112 powiedziała tak. Na 997 takich rzeczy się dzwoni, a nie 112. Teraz nie ma 997. Teraz jak nie ma? To weź wykręcić telefon. Tak. To ja mogę ci udowodnić. Już teraz po 997. Wszystko łączy 112. Niepewnie, że tak. Nie ma. Proszę bardzo. Wykręcam 997. Proszę, do ucha przyłóż. Co będzie mówił o tobie? No, i co mówi? Że 112. No. 997 na 112. No. To wyłącz teraz. No. Ja ci powiedziałem prawdę, że już 997 nie ma, tylko 112 jest. I ta pani, co przyjmowała wczoraj zgłoszenie, żeby policjantka, był... Policjantka, a nie pani. Pani to może być kasjerka w kinie. To może być pani. Przepraszam. Albo w barze może być pani. To jest zwykła kobieta, przyjmuje, która wyznaczona siedzi na 112, taki jest pokoj w straży. To jest pani policjantka. W straży pożarnej. I ona przyjmuje i straż pożarną. Ty po szkole, ty technikum skończyłeś. I straż pożarną, i policję, ona wszystkich przyjmuje zgłoszenia. I później łączy z policją i mówi, że jest zgłoszenie, proszę jechać na szkolną 17. Dzwonił kolonel Krzysztof, chciałbym podjechać, bo proszę bardzo. I powiedziała tak, że jeżeli to jest nieprawdą, to ja będę pociągnięty do odpowiedzialności karno-sądowej. A ja odpowiedziałem tak, dla jej, pan, żeby pani nie była pociągnięta. Bo jak pani będzie pociągnięta, to będzie bardzo źle. Ty byś chciał wszystkim rządzić. Ty masz nie wiadomo co, taki masz duży głowę, że jak ziemia. Powinno być. Wszystkim byś rządzić. Jeżeli chciał. Tylko obywatel X jest poszkodowany, a dzwoni do ich, to powinno tylko on odpowiedzieć, dobrze, zgłaszam interwencję, zaraz policja będzie u pana, pod domem. Dziękuję bardzo. I szanowne państwo... Ale starszy, to nie może być taki długi film. I szanowne państwo, kochani moi, na razie tyle. Dziękuję bardzo. Dalsza część będzie nagrywana, co zrobi policja z tym skradzionym dzwonem. Czekaj na węgiel! Teraz czekaj na węgiel! Czekaj na węgiel, cholera! Czekaj na węgiel! Nie krzycz, się nie rugaj, proszę. Bo teraz... Ja się nie rugam! Czekaj na węgiel, tak powiedziałem! A powiedz cholera jasna. A co to? Cholera jasna nie możesz powiedzieć? A ty jak... Na lajtach moich. I szanowny państwo, będę czekać przekinasz. Na policję, co zrobi policja z dzwonkiem. Daj worka węgla, daj worka węgla, albo dwa worki węgla. Przestań krzyczeć, Wojtek, naprawdę. Bo ty jesteś dobry komendant, ten major. Ja dobrze nagrywam, ludzie bardzo dobrze mnie oglądają i chcą mnie oglądać i po prostu tak
jest jak jest. I szanowny pan, kochanie tak moje. Na razie tyle, dziękuję. O tak o. Dobranoc wam. O cholera. Dobranoc, mam nadzieję, że nowy dzwonek nie zginie już. Ale dobry film, ale dobry.